Witam Cię bardzo serdecznie z tej strony. Konrad Książak to jest kolejny film z serii Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych. Na wstępie standardowo chciałem Cię zaprosić na naszą zamkniętą grupę na Facebooku. Myślę, że warto dołączyć, warto zobaczyć jak to wygląda od środka, o czym tam dokładnie rozmawiamy. A jeżeli chodzi o dzisiaj, sesji nie było ze względu na święto, no ale w spółkach i tak się dosyć dużo dzieje. Zresztą ostatnio widziałem kilka komentarzy odnośnie spółki Boryszew, więc też chciałem się o niej wypowiedzieć. Jeżeli chodzi o tę spółkę Boryszew, no, tutaj była informacja taka, że wśród właśnie komentarzy między innymi, że to jest bardzo nisko wyceniana spółka. No rzeczywiście, jeżeli tak sobie zobaczymy na to, to jest spółka bardzo nisko wyceniana. Można powiedzieć, że tak patrząc na czysto na wskaźniki, nie biorąc nic innego pod uwagę, no to to jest może nawet najlepsza spółka na polskiej giełdzie właśnie pod względem wyceny. No ale za tą bardzo niską wyceną, jednak kryją się pewne, pewne rzeczy, pewne, pewne dosyć istotne informacje. Ja od razu powiem, że nie jestem zwolennikiem tej spółki, spółki Boryszew. No bo to jest spółka, która zajmuje się między innymi metalami, też segment motoryzacyjny jest z nim dosyć mocno powiązany. Z tego co pamiętam około 30% ich sprzedaży to jest do właśnie segmentu motoryzacyjnego. No i jeżeli chodzi o spółkę to nie jest tak, że ten kryzys coś strasznie mocno zmienił. To znaczy tutaj jak sobie zobaczymy wieloletnio, to już praktycznie od 2017 roku mamy dosyć duże spadki rzeczywiście. No kryzys ten 2020 roku to po prostu pogłębił, ale tak naprawdę te problemy na kursie przynajmniej zaczęły się już wiele lat wcześniej. Jak to sobie zobaczymy na zwykłe finanse spółki, no to zauważmy, że w tym 2017 roku, do tego 2017 roku, to było w sumie wszystko, wszystko dobrze. Te wyniki finansowe były coraz lepsze. Zdarzył się na przykład rok słabszy, jak widzimy, że w 2014 były już bardzo dobre wyniki finansowe. 2016-2017 też, ale 2015 był słabszy. No ale może zdarzyć się taki jeden rok, to to nie jest nic, nic strasznego. 2000 2018 już mamy spadek, 2019 już mamy bardzo duży spadek, jest strata, 2020 był duży zysk, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o spółkę, no aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że w tym 2020 było takie duże zdarzenie jednorazowe, ogromne zdarzenie jednorazowe, o nim sobie zaraz powiemy. No i jeżeli chodzi o jeżeli tutaj chodzi o ten pierwszy kwartał 2021, pod względem przychodów on nie odbiegał wcale od wcześniejszych kwartałów, pod względem zysków też myślę, że to nie jest jakoś jakoś źle, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, to był kwartał, w którym było to ożywienie gospodarki, w którym były też wzrost cen surowców. Więc tutaj można powiedzieć, że niektórzy spodziewali się ze względu właśnie na to ożywienie gospodarki dużo lepszych wyników, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Boryszew. Boryszew rzeczywiście pokazał lepsze wyniki, dużo lepsze niż w pierwszym kwartale 2020. No pytanie dokładnie na co liczył rynek, ciężko tu jednoznacznie, jednoznacznie powiedzieć. No też warto w tych wynikach finansowych zauważyć, że ten... Zadłużenie finansowe netto do Ebitdy jest tutaj dosyć wysokie, na poziomie około 4, chociaż samo zadłużenie finansowe netto nie rośnie, a spada, no ale oczywiście ta, ta EBITDA też nam, też nam spada. No i jeżeli chodzi o spółkę, o spółkę Boryszew, tak mówiłem, w tym 2020 roku było bardzo duże zdarzenie jednorazowe. Mówimy o tym, że polepszenie tego wyniku finansowego netto było głównie związane ze sprzedażą udziałów w Impact Metal. SA aluminium konin. Zysk z tej transakcji to był 376 milionów złotych. I to było zdarzenie jednorazowe, więc widzimy, że 376 milionów złotych, tak naprawdę to jest właśnie to, to zdarzenie jednorazowe, czyli ten zysk, a bardziej strata byłaby bardzo porównywalna do roku 2019, więc tutaj mówimy o, o słabych wynikach finansowych, i tak naprawdę te dobre wskaźniki, tak to można określić. Zostały, zostały zrobione właśnie tą jedną bardzo dużą transakcją, tym zdarzeniem jednorazowym. A jak sobie podczytamy. To ten Boryszów sfinalizował sprzedaż Impex Metalu nie po to, żeby rozwijać się czy, czy żeby inwestować w jakieś nowe segmenty, chociaż oni też mówią o tym, że chcą inwestować w, w branżę OZE. Tam widzą, widzą duży potencjał, aczkolwiek w tym momencie oni absolutnie w tej branży nie są, więc to też jest takie mówienie, że chcą coś, w coś wejść dopiero, więc tutaj konkretów żadnych nie mamy. Ale mówimy o tym, że, że jeżeli chodzi o, jeżeli tutaj chodzi o tę sprzedaż, no to mówią o tym, że między innymi te pieniądze zostaną przeznaczone na jakieś inwestycje rozwojowe, ale też zostaną przeznaczone na spłatę swoich, swoich zobowiązań. Mówią o tym, że że właśnie to zostanie przeznaczone częściowo na spłatę zobowiązań finansowych oraz w przyszłości na inwestycje rozwojowe. No, mówimy o tym, że to nie jest nigdy dobra informacja, kiedy spółka sprzedaje część swojej działalności po to, między innymi oczywiście, po to, żeby żeby spłacać swoje zadłużenie. Na pewno to jest, to jest pewien minus, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę Boryszew. Tam też jest taki problem, że jest ryzyko dotyczące postępowań podatkowych na 223,5 miliona, miliona złotych. I tam zostały, zostały zrobione takie bardzo duże rezerwy. Rzeczywiście te, ta kwota robi wrażenie, chociaż ostatnio też trzeba powiedzieć, że. Częściowo te rezerwy rozwiązano, bo rozwiązano na 55 milionów złotych, czyli rozwiązano część z tych, z, tych, z, tych, z tych odpisów, z tych rezerw. Więc tutaj mówimy, że jakieś światełko w tunelu jest, no aczkolwiek wciąż ta sytuacja z, tymi, z tym ryzykiem dotyczącym postępowań podatkowych jest niejasna i jest taka no niezbyt, niezbyt korzystna. Boryszew też ostatnio informował, że rozpoczął przegląd opcji strategicznych wybranych aktywów. Możliwe, że będzie zbycie jakichś aktywów, możliwe, że będzie znalezienie jakiegoś strategicznego inwestora. Ciężko tutaj jednoznacznie powiedzieć. Czy to jest pozytywna, czy negatywna informacja? Naprawdę bardzo ciężko, bardzo ciężko powiedzieć. Na pewno, jakiś no, w końcu plan, na, na plan ratunkowy, jeżeli chodzi o Borysze, widzimy, że tutaj jest. No zobaczymy, jakie będą kolejne komunikaty odnośnie tych opcji strategicznych, czy, czy coś zostanie tutaj, zostanie tutaj podjęte. No Jeżeli chodzi o to, w czym się właśnie Borysze specjalizuje, tak mówiłem. Około 30, 31% to jest, to jest segment motoryzacyjny, a około 62% to jest ten segment, segment metalny. No i to jest też uzależnione od, od cen metali na, na oczywiście londyńskiej giełdzie, giełdzie metali. Głównymi metalami to jest miedź, cynk, ołów i aluminium. W Mieć cynk i aluminium. To są takie trzy największe, największe u, nich, u nich metale. W każdym razie, jeżeli chodzi o spółkę boryszów, pomimo tego, że te wyniki finansowe co 2020 rok były dobre i te wskaźniki są bardzo dobre. No myślę, że tutaj to zdarzenie jednorazowe bardzo mocno napędziło te wyniki. I tutaj absolutnie nie chciałbym powiedzieć, że tutaj jest jakoś bardzo dobrze, jeżeli chodzi o, o spółkę. To jest spółka wyceniana na 800 milionów złotych w tym bardzo dobrym dla nich kwartale w tym dobrym czasie wykręcili, wykręcili 30 milionów złotych zysku czy tak będzie w kolejnych kwartałach no tutaj myślę że, że może być ciężko żeby takie wyniki dalej wykręcać aczkolwiek zobaczymy jak to będzie no na pewno spółka bardzo mocno poszła już w dół pytanie czy czy to już koniec no na pewno nie jest to koniec jej problemów takich to, to trzeba jasno, jasno powiedzieć. No pytanie, czy, czy te kolejne kwartały będą w miarę porównywalne do pierwszego. Jeżeli tak, no to można powiedzieć, że spółka jest nisko wyceniana, ale pytanie rzeczywiście, czy czy, ona, czy te kwartały będą porównywalne i czy tam znowu nie będzie jakichś no, niemiłych, niemiłych niespodzianek, jeżeli chodzi o Borysiew. No Zobaczymy, aczkolwiek ja też jakoś tak pozytywnie na spółkę na spółkę nie patrzę. Inna spółka, o której chciałem powiedzieć, to jest Quercus, czyli fundusze inwestycyjne. Obecnie po 5 złotych, 300 milionów złotych kapitalizacji jak widzimy te wskaźniki finansowe nie są jakieś strasznie, strasznie złe pod względem ceny do zysku na poziomie 16,5, dosyć wysoka, ale nie, nie można powiedzieć, że jakoś bardzo wysoko, 21 wskaźnik rozwoju, no trzeba powiedzieć, że te wszystkie, wszystkie towarzystwa, fundusze inwestycyjne na pewno miały dobry czas w tym 2020 roku, bardziej w drugiej połowie 2020 roku, no i ten pierwszy kwartał dla Quercus'a też był, też był, trzeba sobie powiedzieć, dobry. Jak to zobaczymy, ten czwarty kwartał 2.20 widzimy, że, że tu są bardzo wysokie, wysokie zyski, no aczkolwiek to często było tak, że właśnie w tym czwartym kwartale tak, tak było. drugi Pierwszy kwartał 2.20 był gorszy od pierwszego kwartału 2.21 i pod względem przychodów, i pod względem zysku, więc tutaj taka pozytywna informacja, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Quercus, to jest spółka, która. Kiedyś dzieliła się dywidendą z akcjonariuszem. Możliwe, że będzie będą jakieś kolejne, kolejne dywidendy. Aktywa pod zarządem Quercusa wzrosły na koniec maja 2021 do 3,5 miliarda złotych, prawie 3,5 ponad 3,5 miliarda złotych. No, i widzimy, że stopa zwrotu od stycznia do, do kwietnia 2021 jest naprawdę bardzo dobra. Tylko Quercus Short tak naprawdę pokazał stratę dosyć dużą. Reszta albo jest mniej więcej na zero, albo jest dosyć duży, duży zysk, zwłaszcza ten Quercus agresywny, gdzie są różnego rodzaju akcje. Z tego co pamiętam, tam chyba chyba, chyba był Mobruk w tym. W tym w tym portfelu Quercus agresywny, nie wiem czy, czy, czy dalej jest, no w każdym razie jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, no to jak oni tutaj mówią, że Airboot im podrożał, Asbis podrożał bardzo mocno Mabion, więc te wyniki finansowe są, są tutaj dobre, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Quercus. No i prezes Quercusa przypomniał o trwającym procesie przejęcia. Excelionu, a także o planowanej na czerwiec-lipiec wypłacie akcjonariuszom do 100% zysków w postaci dywidendy lub skupu akcji własnych. Więc to jest na pewno, na pewno to jest, to jest bardzo istotna informacja. Zobaczymy, zobaczymy jak tam dalej będzie, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o Quercus. Mówią o tym, że w drugim kwartale może być jeszcze lepiej niż, niż w kwartale pierwszym. W pierwszym kwartale ten zysk netto wzrósł o 30% rok do roku, no i mówią o tym, że, że w zeszłym roku, drugi kwartał był pod wpływem wydarzeń pierwszej fali koronawirusa i z niskimi aktywami pod zarządzaniem. Więc tutaj mówimy o tym, że w drugim kwartale powinno rzeczywiście być dobrze, jeżeli chodzi o Kwerkus. Więc tutaj możemy, my możemy mieć takie pozytywne przeświadczenie właśnie o tej spółce, jeżeli chodzi o drugi kwartał. Zobaczymy, czy tak będzie. Na ten moment tutaj ciężko, ciężko się do czegoś przyczepić ze względu na to, że po prostu jest, jest dobrze. Czekamy też na jakieś informacje odnośnie ewentualnej dywidendy albo albo bójbaku, czyli, czyli tego skupu akcji skupu akcji własnych, czyli, no, czyli właśnie ten, ten buyback. Zobaczymy, zobaczymy na co się zdecydują. Inna spółka, o której chciałem powiedzieć, to jest Polimeks Mostostal. No, Polimeks Mostostal spółka z branży budowlanej, aczkolwiek też trzeba powiedzieć, że dosyć mocno wyceniana jak na, jak na branżę, bo ta branża budowlana zazwyczaj jest wyceniana dosyć nisko, a nawet czasem bardzo nisko, pomimo dobrych wyników finansowych. Ten pierwszy kwartał zazwyczaj był dosyć dobry w tych spółkach z branży budowlanej. No, Polimex Mostostal takiego dobrego kwartału nie miał, bo ten zysk netto spadł do 2,5 miliona złotych. Przychody wzrosły 409, 40 9 milionów, milionów złotych, jeżeli chodzi o spółkę, aczkolwiek to już wiedzieliśmy wcześniej, już od pewnego czasu znamy te wyniki finansowe za, za ten pierwszy kwartał. No ten zysk na pewno słaby, aczkolwiek, aczkolwiek tutaj mówimy o dobrych przychodach. Ale jeżeli chodzi o Polimex Mostostal, to chciałem zauważyć, że oni cały czas rozbudowują ten portfel zamówień swój. Jeżeli chodzi o spółkę, ostatnio właśnie podpisali nowy, nowy kontrakt Jest w konsorcjum, między innymi z Trakcją. Yy, właśnie tutaj mówimy o, o spółce Polimeks Mostostal, Polimeks Infrastruktura, która jest zależna od Polimex Mostostal i spółce, i spółce yy, Trakcja. No i mówimy o tym, że, yy, że jeżeli chodzi o yy, tutaj, o tę umowę, no to jest umowa na rozbudowę linii tramwajowej w Olsztynie. Przyznam, że nie patrzyłem, czy, czy Polimeks Mostostal wcześniej zajmował się tylko tymi tego typu rzeczami, aczkolwiek widzimy, że yy, ta, ta cena za realizację jest na poziomie ponad 400 milionów złotych, z czego 50% przypada na członków konsorcjum z grupy kapitałowej emitenta. Więc tutaj mówimy o kolejnym dużym, dużym kontrakcie, jeżeli chodzi o Polimex. Nie wiem, przyznam, czy, czy wcześniej robili tego typu rzeczy, no ale trakcja na pewno robiła tego typu rzeczy, więc tutaj mają ten know-how, tak to można określić. Ten portfel zamówień na dobrym poziomie cały czas jest, bo Polimex Postostal zakłada utrzymanie wartości backlogu na, na obecnym poziomie, a obecnie jest to 5,2 miliarda złotych. Na 2021 rok wynosi 1,9 miliarda złotych, jeżeli chodzi właśnie o ten portfel zamówień, więc widzimy, że ten, ten portfel zamówień pozwala nam osiągnąć przychody, no, może jeszcze nie tak jak w 2017 roku, ale, ale coś pomiędzy 2017 a 16 no, może jeszcze będą rozbudowywać ten portfel zamówień dalej i coś jeszcze w tym roku dołożą do tego, więc możliwe, że te 2 miliardy osiągniemy, więc to jest na pewno plus pytanie, jak to będzie z marżowością i to jest na pewno na pewno taki duży, duży minus, jeżeli chodzi o spółkę, też pamiętajmy o tym, że spółka no, dosyć mocno już. Poszła, poszła do góry, bo tych historycznych problemach już, już tutaj nie ma, nie ma śladu. I w tym momencie mogą się mocno rozbudowywać. No pytanie, czy tak, biorąc pod uwagę branżę pod budowlaną i jej konkurentów, czy ona nie jest czasem za wysoko wyceniana tak, w porównaniu do innych spółek, właśnie z tego segmentu? Ciężko jednoznacznie powiedzieć. Widzimy, że inwestorzy mocno na nią liczą. No zobaczymy, jak to będzie dalej. Zobaczymy, jak to będzie dalej pod względem marżowości. Myślę, że tutaj to jest dosyć istotne, no bo pierwszy kwartał moim zdaniem dosyć mocno zawiódł. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych kwartałach. Applicens jeszcze. Kolejna, kolejna spółka, spółka, która jest w tej takiej branży różnych, różnych aparatur kontrolowo-pomiarowych, czyli ten segment Akpia, aparatura kontrolno-pomiarowa i, i automatyka. Rozwój OZE no nie do końca jest sprzyja tutaj w tych. W przypadku tych energetyki opartej na węglu, tam potrzebna jest duża ilość właśnie tej aparatury do mierzenia ciśnienia, różnego rodzaju. Więc tutaj mówimy o tym, że to nie do końca jest przyjaciel, aczkolwiek też, yy, też można powiedzieć, że są w stanie znaleźć jakieś nisze dla siebie, jeżeli chodzi o spółkę. No i Aplicens planuje skup akcji własnych, na których chce przeznaczyć do 13 milionów. 13 milionów złotych, tutaj 13 złotych, no 12,60 jest obecnie za akcję, no więc mówimy tutaj o skupie naprawdę kilkuset tysięcy, a nawet dochodzących do miliona akcji, więc tu jest na pewno bardzo istotna informacja, zwłaszcza że tych akcji jest około 12 milionów, więc tu mówimy no około, o kilku procentach, jeżeli chodzi o skup akcji. Przez APLISE Ważne jest, jaki, jaki jest cel tego skupu. Zawsze, zawsze pamiętajmy o tym, że jeżeli ktokolwiek robi taki skup, no to musimy wiedzieć po co. I tu jest taka informacja o tym, że spółka planuje skupić akcje własne stanowiące maksymalnie 20% kapitału zakładowego w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia w ramach realizacji programu motywacyjnego. No i to jest z jednej strony dobre jest ten cel umorzenia, z drugiej strony ten program motywacyjny. Oczywiście nie mam nic do programów motywacyjnych, tylko pytanie, jak to będzie procentowo, jaki procent zostanie umorzony, a jaki procent zostanie przeznaczony na program motywacyjny. To, tego jeszcze nie wiemy, więc tak naprawdę jednoznacznie nie możemy określić, czy, czy jest to informacja pozytywna, czy negatywna, no bo jeżeli na przykład to będzie nie wiem, 80 do 20, czy 90 do 10, no to to jest na pewno bardzo dobra informacja, tak, ale jeżeli będzie na przykład 80 do 20 w drugą stronę, czyli ten, ten program motywacyjny będzie, pójdzie ilość, większa ilość akcji, no to Niekoniecznie jest to informacja jakaś taka pozytywna, jeżeli chodzi o applications. Warto zauważyć, że oprócz buybacku, oprócz tego skupu akcji własnych, oni proponują zawsze dywidendę i teraz ta dywidenda będzie rekordowa, rekomendacja jest 40 groszy na jedną akcję, więc mówimy tu o tych 3-4%, jeżeli chodzi o stopę dywidendy, no, ale widzimy, że ta dywidenda jest tam od wielu, wielu lat, to jest na pewno bardzo istotne, ta ciągłość jest od 2012 roku, za każdym razem akcjonariusz tę dywidendę, tę dywidendę tutaj zyskuje, otrzymuje tę dywidendę, na kursie, na zmianach kursu można powiedzieć, że w ostatnich latach się ciężko Ciężko było zarobić, no aczkolwiek jeżeli chodzi o dywidendę, to można powiedzieć, że zrekompensowało właśnie te, te niskie wahania, jeżeli chodzi o kurs akcji i jeszcze jedna spółka, o której chciałem tak pokrótce powiedzieć, nowa informacja z Grodna, spółki spółka Grodno 7,3% na plusie, to jest też spółka, która potrafi tak po jednej informacji naprawdę bardzo mocno urosnąć i to nie jest, nie jest absolutnie pierwszy raz, kiedy właśnie Grodno rośnie po takiej jednej informacji, mówimy o tym, że podali szacunki za maj 2021, pamiętajmy, że ich rok obrotowy kończy się w marcu, więc oni w kwietniu zaczęli ten rok obrotowy i zaczęli na pewno z z, przytupą, z przytupem, a jeżeli chodzi o ten maj, no to też jest dobrze, bo przychody wyniosły 81,1 miliona, czyli to jest ponad 57% rok do roku na, na plusie. Od początku roku obrotowego, czyli kwiecień, maj, to jest 60% na plusie, jeżeli chodzi o ten właśnie wzrost sprzedaży, więc tutaj pod względem sprzedażowym jest bardzo dobrze. Oni mówią, że jest wzrost we wszystkich obszarach naszej działalności, czyli mówimy tutaj głównie, oni mówią, że głównym motorem pozostaje OZE, który sprzedaż w maju 21 wzrosła o ponad 50%, ale to już nie tylko fotowoltaika, ale przede wszystkim pompy ciepła, w zakresie których w tym roku planujemy kilkukrotnie zwiększyć sprzedaż i już od kilku miesięcy dostrzegamy sygnały rynkowego boomu. Więc to jest też istotne. Pamiętajmy o tym, że Grodno to nie jest spółka, która w tym roku zaczęła się, czy w tamtym roku zaczęła się tym tematem interesować. Na fotowoltaice oni są już od wielu lat. W rynku pomp ciepła te już już od kilku lat są, więc tu już mają ten know-how, mają te doświadczenie. No, ciężko to wycenić na pieniądze. Myślę, że to jest bardzo, bardzo istotna informacja. Ważne jest też to, że mówią właśnie, że odczuwają wzrost we wszystkich obszarach działalności, czyli ten segment elektrotechniczny, cały, można powiedzieć, rośnie. To był taki zarzut w tym 2020 roku, jednak trochę się. Trochę zmalał ten segment elektroniczny, elektrotechniczny, tylko ta fotowoltaika i to całe OZE tak podciągnęło te wyniki, tutaj mówimy o tym, że jest, jest dobrze. Cały czas czekamy na, na lipiec, na program Mój Prąd 3.0. Zobaczymy, czy, czy rzeczywiście będą, yy, będzie tam zapowiedź tego, znaczy będzie tam to, co, co obecnie jest zapowiadane, czyli rozszerzenie tego programu. Na pewno to będzie bardzo istotne dla Grodna, bo Grodno miało nawet z tego co pamiętam w 2020 roku około 15% rynku, jeżeli chodzi o ten yy, fotowoltaikę taką małą prosumencką, więc to jest na pewno bardzo istotna informacja dla, dla spółki Grodno. Ostatnio też przejęli sklep internetowy i mówią o tym, że yy, to właśnie przejęcie tego sklepu może wnieść do naszej grupy 15-20 milionów złotych przychodów rocznie, mówi prezes prezes Grodna, no więc zawsze, zawsze jakiś plus jest, no aczkolwiek też te przychody widzimy, że są bardzo duże 190 na przykład milionów złotych, to jest kwartalnie, więc widzimy, że tutaj to będzie mało, ale, ale jednak zawsze zawsze jakiś plus. No w tym momencie raczej pozytywne informacje przychodzą nam z Grodna, chociaż też spółka spółka mocno reaguje na te pozytywne informacje, czy teraz jest dobry moment na zakup. No tutaj myślę, że myślę, że warto się, warto się zastanowić, no ale z drugiej strony, jednak te, te wzrosty tutaj są dosyć, dosyć istotne, pomimo tego, że oczywiście to są wzrosty pod coś, czyli pod dobrą informację fundamentalną. No ale też pamiętajmy, czy jak się wcześniej zachowało grodno, czy, czy jednak tak będzie, że, że tutaj dalej będą wzrosty, czy jednak, jednak będą jakieś spadki, bo też grodno po, po jakichś takich mocnych wystrzałach potrafiło, potrafiło kilka dni później spadać. No zobaczymy, jak to będzie w przyszłości, zobaczymy, jak to będzie w najbliższych dniach. Dzięki bardzo za wysłuchanie tego materiału. Powiedz mi, co ty myślisz o tych, o tych spółkach, o których dzisiaj powiedziałem? Czy to jest dobry moment, na przykład na wejście w Grodno, czy jednak uważasz, że, że w tym momencie po takim wystrzale trzeba czekać? I też co myślisz o spółce Boryszew? Ja bardziej tak myślę, że myślę, że w takim, no nie chcę powiedzieć negatywnym świetle przedstawiłem, ale bardziej przedstawiłem. To, że, że tak naprawdę ta wycena wskaźnikowa tutaj nic nie znaczy. Co ty myślisz o tej spółce i ogółem, co myślisz o, o Boryszewie? Czy to jest spółka, która może w tym 2021 roku w końcu pokazać jakieś dobre wyniki finansowe, które nie będą obarczone zdarzeniami jednorazowymi? Napisz o tym w komentarzu. A za dzisiaj bardzo dziękuję i standardowo życzę samych zysków cześć, trzymaj się.